Moi drodzy, świąteczny odcinek, więc wesołych świąt również dla was. A my dzisiaj ze wszystkimi domownikami ekipy i też Piotrulem. Piotrulo z nami, słuchajcie, będzie brał udział. Będziemy chowali jajka. Właściwie jajka to będę chował ja, a cała reszta, słuchajcie, będzie je zbierała, znaczy szukała ich. I w jajkach mamy łącznie 1000 zł, 4 takie pozytywne zadania. Zobaczycie. I jeszcze jedną kartę przysługi. Jak działa karta przysługi? Karta przysługi działa tak, że jak ktoś ją wylosuje, to może w dowolnym momencie podczas naszego życia w domu ekipy poprosić kogoś o cokolwiek, czyli na przykład taka fajna karta. O, mam kartę przysługi. Mati, zrób 14 pajacyków. Więc tak to działa, można użyć karty przysługi. Ona tak wygląda, jest w jednym z jajek. Dobra, to słuchajcie, ja będę was prosił wszystkich o opuszczenie domu i opuszczenie też posesji całej. Mogłem po prostu powiedzieć wyjść za bramę, ale to byłoby zbyt proste. Biorę kamerę, Piotrulo też, słuchajcie, uciekajcie stąd. Jeszcze oczywiście Vera tam jest, Vera też bierze udział z nami. No i słuchajcie, lecimy, ja idę chować jajeczka, a wy bierzcie kamery, każdy ma kamerę i lecimy z tym. Także moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, świąteczny odcinek. Jak chcecie więcej takich tematycznych odcinków, jeśli są jakieś właśnie święta, coś takiego, zostawiajcie łapy w górę. A ja powoli już myślę nad kryjówkami. A ja mam nadzieję, że śniadanie wielkanocne wam smakowało. A propos tematycznych odcinków, to jutro jest śmigus dyngus, więc no nie obyłoby się bez odcinka śmigusodyngusowego, więc on też będzie. Oczywiście każdy będzie miał swój koszyczek, do którego zbiera jajka. Powoli będziemy startowali, czekajcie, jeszcze zawołam, bo zapomnieli koszyczków. Proszę, koszyczek, proszę. Piotrulo. Dla mnie? Dzięki. No, trzymaj koszyczek. Musicie odejść dalej, w sensie za mur musicie wejść, bo ja tutaj też będę pewnie chodził, nie? Zasady są takie, że jajka są na wysokości mniej więcej takiej maksymalnie, więc każdy, nawet Mike, będzie miał okazję je po prostu zobaczyć i to jest najważniejsze. A ja, słuchajcie, już zabieram się za chowanie. Nie mogę się doczekać, to będzie superanckie. Zobaczcie, bierzemy pierwsze jajko, no i damy je sobie na przykład tutaj. Ktoś grał sobie w piłkarzyki i zniósł jajko. Jest jedno. Dobra, to będzie świetne chowanie ta jajek, naprawdę. Drugie, no i to będzie mega proste, zobaczcie, o. Proszę bardzo. Pięknie się komponuje z tym oto, tutaj, o tą włóczką. Myślę, że jedno jajko musi, po prostu musi być, no, u byka. No jakby nie mogło być u byka. Eluba Bykens, mam dla ciebie jajko. O. No i jest pięknie. Swoją drogą napiszcie, czy u was też tak się robi w święta, bo na przykład Vera ma taką tradycję, że u niej w domu właśnie zbiera się jajka w święta. Ja na przykład tak nie miałem i się dowiedziałem o tym niedawno. Lama będzie miała tutaj zniesione jajko. Pięknie. Idealnie, idealnie. Dobra, polecimy sobie, słuchajcie, dalej. Myślę, że lama też może tutaj mieć jajko. Wezmę całą tackę. W każdym pokoju zamierzam schować po jednym, bo tutaj w salonie już jest ich naprawdę dużo, a teraz w każdym pokoju będzie po prostu jedno jajko. W naszym pięknym pokoju oczywiście jajko musi być złote, albo najbardziej zbliżone do złotego. Myślę, że po prostu będzie sobie leżało tutaj na środku łóżka. Może być. Lecimy do pokoju kolejnego, będzie to pokój Majka. Tutaj też jedno jajko, słuchajcie, schowamy. Może koło kasku po prostu będzie sobie leżało, jest w porze. Dobra, kolejny pokój to jest pokój Krzycha. I tutaj już jest więcej miejsca, żeby schować jakieś rzeczy. Tutaj jest więcej kryjówek, więc ja bym dał jedno jajko. O, wiem, gdzie tam to jedno z jajek, zobaczcie, tutaj. Na mikrofonie. Dobra, lecimy do trąby. U Trąbalskiego weźmiemy takie pomarańczowe, albo najbardziej zbliżone do pomarańczowego jajka i damy je do kaktusa. O, między kaktusikami, patrzcie to. No i pięknie, no i ekstra, lecimy dalej. Ej, ale to będzie ciężko znaleźć, no bo zobaczcie, wchodzicie do takiego wujka Łukasza. Gdzie tu może być jajko? Damy oczywiście niebieskie pod kolor i zostawimy je tutaj. Tutaj są nasze konie. Ja bym dał jedno z jajek pod siodełko. To będzie dobre. Zostało mi jeszcze 11 jajek, więc może gdzieś tu przy wejściu. Myślę, że możemy powoli zaczynać już tutaj z tym wszystkim, co jest na zewnątrz. I tak właśnie zrobię. Weźmiemy pierwsze. O, tu będzie jedno jajko. Dobra, to chodźmy z tyłu ogrodu, chodźmy z tyłu ogrodu. Bo tu z tyłu ogrodu jest dużo więcej miejsc, gdzie można by takie jajka dać. Nie obyłoby się oczywiście bez jajka na środku trampoliny. O nie. To nie jest środek trampoliny, jest git. To też nie jest środek trampoliny, ale niech będzie. Widzę fajną miejscówę. Będzie to ta górka nasza. No i na jej środku idealnie wpasowuje się tutaj takie złote jajko. Przepięknie. O, myślę, że tutaj w doniczce, w której już nic nie ma, trzeba po prostu dać jej nowe życie i zostawić w środku jajko. Troszkę bym w krzakach też poukrywał, żeby nie było aż tak łatwo. Także tutaj między tymi kwiatkami pięknie leży jajko. O, to jest miejsce, historyczne miejsce, gdzie zawaliło nam się drzewo. Widzieliście to na odcinku, a teraz będziecie mogli zobaczyć, jak ktoś tutaj znajdzie jajko. O, mam pewien pomysł.
Dobra, mam jeszcze jedną koncepcję, a zostało jajek 3. Trzeba oczywiście schować coś w garażu. No i odpowiednim miejscem do tego będzie na przykład to. Jest spoko. Git. Zostały jeszcze 2, więc jedno z nich też może być tutaj u montażystów. Ostatnie jajko, ostatnie... O, mam pomysł. Spróbuję, nie wiem czy to się uda, ale słuchajcie, ostatnie jajko. Ostatnie jajko przykleimy tutaj. Pięknie. Dobra, mamy to. Wszystkie jajka schowane. A oni się już tu dobijają. No dobra. No to słuchajcie, gotowi? No to go! Dawajcie! Tak, tak, no lecie, lecie. Nagrywajcie i siebie i miejsca, gdzie... Tak. Dobra, pozdro. Dobra, ej Piotrek, to robimy tak. Jak znajdziesz jakieś jajko, to mi oddaj. Patrz, to jest jakaś kartka. O, jajko mam! Jest! Ej, znalazłem jajko? Tak szybko, że szok. Jak myślicie, czy jajko z grilla ci zostanie podane? Nie, czuję się oszukany. Kurczę, pasowało, żebym znalazł tak przynajmniej 3. Mam jedno, no teraz. Mam jedno. Ej, Krzychu! Krzychu! Krzychu myślał, że tam jest jajko, a tam nie ma jajka, pozdro. Wera, zobaczcie, chodzi. Cały czas znajduje tylko puste. Chodzi i szuka wszędzie. Idę do domu w sumie. Idę do domu, bo się przy okazji jeszcze napiję. Takie mam miejsce, gdzie mam na pewno coś z sobą. Będę tam przed łukiem. Co, gość przybiegł tutaj? Ja wiem, że tu coś jest. Wera. A po szafkach można? Ej, ale za trudno szukacie, nie ukryłem ich nigdzie, one... Nie ma, żadne jajko nie jest ukryte, że trzeba coś otworzyć. Mam! Jest, mam! Patrz, jajko! Ha! Mam już 2. O! Lama zniosła jajko. Kolejne jajko. Będzie potem egg opening. A na górze też jest? Tak, to będę można. Dobra, idę na górę. Idę nagrywać Werę. Nie, tu jest za dużo wody. Jaki koszyczek masz słodki? Tu właśnie schowałeś. W łazienkach nie ma. A u nas tutaj jest wodę. Schowałeś coś? Musisz sprawdzić. O nie, ci schowałeś. Jeszcze coś tu poszukam, wiesz, jajek jest 22. Także... No, ale myślę, że jeszcze kilka się znajdzie. A na trampolinie jakieś nie ma? Było moje. Tak? A wyczep z tego, czy tutaj nie ma? Ouchi. A ja bym schował w pułapkach na myszy, patrz. I tutaj musisz wyciągnąć, a wszystko jest na pułapce. Ale chyba nie ma. A to jest taki bałagan, chłop. Nie są tak ukryte, że gdzieś są ukryte. Te poduszki też nie podejrzane. Nie są pod... Wera. O nie! O nie! Serio? O nie! Mam, ej, pomocy! Ej, mam jajko, tylko nie mogę wyciągnąć. Jajko, hehe. Wiedziałem, że będzie to jajko, patrzcie co się dzieje. Halo, proszę mnie wpuścić, halo. Nie chcą mnie wpuścić. Ja szukam tutaj, mam póki co jedno jabłko. Nie jabłko, tylko jajko. I myślę, że drugie może być gdzieś schowane w krzaczkach. Pomoże mi ktoś? Dobra, mam, wyciągnąłem. Mam pewną teorię. W każdym pokoju Karol na pewno zostawił po jednym. Więc muszę przeszukać każdy pokój. Zobaczcie, mamy 2 jajka. I myślę, że będę się kierował teraz już do domu. Bo coś czuję, że więcej jajek jest schowanych w środku. No i kolejne jajeczko na Mateusza Pompki, proszę bardzo. Prrr. Jest tutaj, no, pięknie. Mamy kolejne. Mam kolejne. Gdzie było? Ustawiam tego. Kolejne. O, magia tutaj, zobaczcie. 3 jajka w jednym czasie. Gdzie tam się kłazisz? A, zwiedzą sobie. Tak się rozglądam, czy czasem czegoś tutaj nie ma. Masz moje? Mam jedno, ale... Tak, Piotr, do góry, u góry jest dużo. No i... A! Masz? One. Nie. A, to myślałem, że są te. Te nie. Ku. O, ale to bolało. O, tu ktoś wziął jedno. Nice. Ciekawa sytuacja. Ale to jest śmieszne. Oni nie widzą tych jajek w ogóle, nie? Dobra, wszedłem na zewnątrz i szukam teraz jajek na zewnątrz. Zobaczymy, co tutaj znajdę. Czy to jest jajko? Moje? Ej, kto tu w kuchni jajka nie zebrał? Wera! Dzięki. Serio? No dobra, idę na dół. O. Mamy jajeczko? Powiem wam tak, na dole jest jeszcze jedno jajko, które jest tak głupio ukryte. Ja się dziwię, że wy go nie widzicie. Serio? Tak, w każdym pokoju było jedno. Nie, znalazł Krzychu. Na mikrofonie było, no. Aha, a u trąby? Krzychu! Totalnie. O, to jest
Nie, gratulacje! Przechodzimy tam trzy razy. Podobno ty, gdzie jest schowane jajko. O! No to zostało obójka Łukasza. Ta Łukasza była i nie znalazłam. Było na łóżku po prostu. To nie wszystkie, ale teraz tak. Tutaj, w naszym salonie, w kameleonie było jedno i tutaj przy dużym stole wszystkie są znalezione, więc na tej przestrzeni nie ma nic. Ale w barze nic nie chowałem, więc ta dom, przestrzeń domu też nie. Oj, Łuki poszedł na przykład dobrze, bo tutaj jeszcze są jajeczka. Tak? Wziąłeś dwa? To ja pójdę zobaczyć, czy wszystkie są wzięte. No i zostaną w takim razie te na zewnątrz. Gdzie na zewnątrz? Jest! A nie, to balon. Kurde, a już tak się cieszyłam. Kurde, ja mam fest utrudnienie, bo ja nie widzę normalnie tak dobrze. Muszę mieć okulary, a nie wziąłam okularów. Słuchajcie, na zewnątrz są trudniejsze. Są niektóre w krzakach, ale nie tak, że schowane, że ich nie widać, tylko na pierwszy rzut oka widać od razu. Także zostało jeszcze, słuchajcie, kilka jajek. Ale wszystkie z domu już zebrane. Szukam na zewnątrz, bo wiem, że tutaj na pewno gdzieś ukrył. Wiecie, co jest najfajniejsze? Że ja jak... ja odpowiedziałam Karolowi, troszkę o tym pomyślę, bo ja mu odpowiedziałam, jak ja byłam dzieckiem. I nam rodzice chowali tak czekoladki na święta wielkanocne, więc ja już jestem wprawiona w to szukanie. Aczkolwiek no już dawno tego nie robiłam, bo jednak teraz zostawialiśmy to zawsze mojej siostrze albo innym dzieciom w rodzinie. Kurczę, nic tutaj nie mogę znaleźć, o co chodzi. Jezus, ja, ale to jest dla mnie takie śmieszne i dla widzów pewnie też, bo to jaka są tak głupio ukryte, że jak je... Tak, że przechodzisz i przechodzimy koło niego, nie? Mam jajko! Mam jajko, jest! 5 jajek! Mam! Nice, tam było jedno. No i dobrze, ja już mam, ja mam 4 jajka, mi to w zupełności wystarczy. Nie ma, nie ma. Nie ma jajek, niedobrze. Ale mam 4, czyli teoretycznie jest git nawet, tak, tak czy siak. Patrzcie! Znowu następne! No! Słuchajcie, zostały 2 jajka z tego co wiem, ale jeszcze się przejdę zobaczyć. Ja mam pomysł, gdzie to może być. Czekajcie! Byłem. O, patrzcie, jakie mam wielkie jajo! To zostały 2 jajka. Zostały 2 jajka. Koło jednego każdy z was przeszedł co najmniej 2 razy. Dobra, przepraszam. Zostało jedno jajko, bo tutaj było drugie. Tu było. O tym myślałem. Zobaczcie. Mam 4 jaja, nie jest źle. Słuchajcie tego, bo to jest podpowiedź. Najprostsze jajko na świecie. Gdzie mogłoby być? No i tam jest jakaś kurka. No kurde, ja nie wiem, jak się stało, że wy go nie zauważyliście, serio. Każdy z was przechodził koło niego w odległości 20 cm. Czyli gdzieś koło brawa. Co najmniej 2 albo 3 razy. Widzę już teraz. No tu leżało, tutaj leżało. Mam 5 jajeczek, więc myślę, że rodzice coś ciekawego w tych jajkach. Wyłączyło się nagrywanie, ale Krzychu otworzył już swoje jajka jako pierwszy i ma 70 zł. 2 jajka. Tak. Łuki też ja jedno proszę, otworzył. Tak, pierwsze mam dyszkę. Dyszkę, więc nie straciliśmy emocji i wrażeń z otwierania kolejnych. Proszę, masz. Ale wszyscy mówili 50. Nice. To większe szanse dla was na stówę. A stów jest chyba z 7. Kurczę. No to 4 będą tutaj. Ktoś z Debra zebrał 5 stów na przykład, nie? Łuki kolejny. O, uwaga! Dobra, czekajcie. To będzie jakiś pozytywny challenge. Co? Czekaj. Reszta uczestników gratuluje ci jajka gromkimi brawami. Brawa dla Łukasza! Brawa! Piękne jajko! Gratulacje! Dzięki! O, uwaga! Kolejny challenge. Wow. Dalej nie ma stówy. Okay. A co tam stówa? Reszta uczestników składa ci serdeczne i szczere życzenia świąteczne. Wszystkiego najlepszego Łukaszu przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia! Nie było jakiś świąt! Łukasz, wszystkiego najlepszego z okazji święta kostki Rubika. No nie, tak z okazji Narodowego Święta Kotów. Nie, a tak szczerze to Łuki, najlepszego na święta. Dziękuję bardzo. Trąba dawaj, otwieraj teraz ty. Teraz ja pozdro. Tu będzie same stóweczki teraz. Tu będzie stuwa. Ale Krzysiu jak wybrnął ze swojej pomyłki. Tu jednak nie ma stówy. Jeszcze lecz? Może karta, może karta. Jak będzie karta, to Majka też wszystkie. A czemu ja wszystkie jajka czemu nie? Karta przysługi. O! Trąba, pamiętaj, możesz wykorzystać tą kartę, kiedy chcesz, na kim chcesz, jakkolwiek Michael, chcesz. Nie będę się tak wygląda karta przysługi. Osoba, której zostanie wręczona tą kartą, musi spełnić porozumienie wręczającego. Proszę bardzo. Ale sobie wymyślę prośbę w jakimś losowym momencie. Będzie po prostu być tak, być karta przysługi. Przyjdę z kamerą i tylko powiem, Trąba jest za sobą, w której rękach ta karta ma największą moc, o. 50 zł dla mojego kolegi, Mateusza Tomki. Nice. Będzie na będzie kebaba. I stóweczka poza. Ooo, pierwsza stuwa! To ty będą same stówy! I 20. Dobrze, wszystkie nominały prawie. 170 zł i karta przysługi! Karta przysługi jest warta wszystko. Można powiedzieć, no nie, karta przysługi jest warta. Chcesz sprzedać kartę przysługi, Trumpa. Właśnie, wychodzisz wolny z więzienia.
Werka, teraz twoja kolej. Dobra, kada psyk jest to tam sztona. Jak on to odpowiedzi? Mocno, mocno. O! Dobra. O! O! Czy to będzie podrzucanie? Każdy z uczestników spełnia twoje jedno małe życzenie dotyczące obowiązków domowych. No jest! Właśnie to chciałam, ale super! Pieniądz! Ile? Stuwa! Stuwa! Sto ziko! No! Będę mieć na benzynkę do domu, ale fajnie. Sypią się stuwy. Stuwy i mycie okien przez Łukałkiego, no nie. Stuwa! Co? Ej, ale super, mam najlepsze te. Mam najwięcej pieniądzów, a najfajniejsze jest to. Michael! Dobra, zacznijmy od największych. Stuwa. Uuuu! Jutro lepsze żywa. Uuuu, już nie dla mnie. A, drugie największe. Stuwa. Wieliszki. Ale zawsze tak. Coś. Zawsze co? Zawsze co? Zawsze co? Stuwa. Im bardziej on otwiera, tym bardziej wiem, co ja nie mam w środku. No, dokładnie. Ale ona ma jajek, nie? O! Jest jakiś zadanko. Ja wiem, co to jest. Reszta uczestników porzucacie 5 razy do góry. Rzut Majkiem! Wreszcie! Końcu! Ale czekajcie, porzucać jajko. Dwie dychy! Ale nie siadły te challenge! Tylko bądź, nie proszę. Dobra, nie, dawaj. No, ja łapię za głowę. Dawaj, wiecie, Kasiora jest. Piotrulo? Ale, dobra. Myślałem, że mam jakieś fajne zadanko jeszcze do wykorzystania, ale niestety to było to. Na szczęście. No. Ostatnie 3 jajka. Tak, Piotrulo, nawet dwa. Stuwa, na szczęście. Wow! Pięknie! Ostatnia, co? Chyba tak, no. 50. Uuuu, nice. Mogą, jeszcze teraz może być 5 dych znowu. Dobra, otwieramy. Dyszka. Aj, brawo dla wszystkich! Brawo! Także wesołych świąt wielkanocnych dla was od wszystkich tutaj domowników. No i świąt Bożego Narodzenia też wesołych, wiadomo. Żegnamy się, do kolejnego odcinka, do jutra. Jutro śmigus dyngus, także żebyście tam się oblewali, też wam tego życzę. Ale życzę wam przede wszystkim zdrowych i rodzinnych takich świąt. Dobra, to do jutra, mordeczki. Trzymajcie się, na razie!